Jak obywatele oceniają prezydenturę byłego już prezydenta Bronisława Komorowskiego? Zapytamy w programie Głos Ulicy. Ale ja myślę, że on jakby taki na arenie międzynarodowej to był dobry, bo sprawdzał się, bo umiał się dogadywać, jednak nie robił takich konfliktów. I mi się wydaje, że on może nie był taki dynamiczny w tej swojej prezydenturze, ale nie był konfliktowy. Dogadywał się z innymi państwami i czasami jak oglądałam te jego jakieś wystąpienia, to starał się szukać chyba kompromisu. Mi się wydaje, że nie był taki zły całkiem, może był taki trochę za mało zdecydowany czasami, ale myślę, że gdyby był teraz, to ja bym nie była niezadowolona. Bo jednak był taki spokojny, może trochę za mało czasami działał, ale myślę, że nie był taki kłótliwy. Bardzo dobrze. Żałuje pan zmiany? Oczywiście, że tak. To nie jest nasza bajka, pan Duda, absolutnie. Jesteśmy bardzo przeciwni tej partii i temu panu. Dosyć pozytywnie. Nie wiem, no wydaje mi się, że dobrze. A obecna zmiana przyniesie korzyści, czy raczej negatywne? No to się okaże. To się dopiero okaże. To już jest przeszłość. Oceniam tę prezydenturę słabo. Według mnie prezydent nie robi nic. Tak naprawdę osiadł na laurach. I wydaje mi się, że jest osobą niekompetentną. A jak żywi panu, czy podoba się panu zmiana obecna? Czy prezydent Duda będzie lepszym prezydentem? Myślę, że póki co nie odczuwam zmiany, aczkolwiek wydaje mi się, że nie będzie to lepsza prezydentura. Aczkolwiek cieszy mnie duże poparcie kandydata Kukiza i myślę, że jest to dobry taki ruch i byłaby to dobra zmiana. Jestem zadowolony, że będzie zmiana. Może tyle, przestańmy na tym. Będzie lepiej dla Polski? No mam nadzieję. Dobrze, nawet bardzo dobrze. Żałuje pan zmiany? No, może i trzeba było coś nowego, ale generalnie mógłby być jeszcze jedną prezydenturę. Następne 5 lat. A co państwo sądzą na ten temat? Zapraszam do komentowania.